Maciej Kruczek, obrońca reprezentacji Polski. Maciej, 2-0 wygrywacie z Węgrami. Była jakaś reprymenda od trenera po pierwszej tercji? To znaczy delikatna była. Troszkę żeśmy w pierwszej tercji grali cofnięci, nie było takiego mocnego pressingu, przez to Węgrzy tak swobodnie wjeżdżali do nas do tercji, ale w drugiej tercji poprawiliśmy tą grę, wzięliśmy ze słowa trenera do serca i wygrywamy ten mecz 2-0. Bardzo dobra gra defensywy w całym turnieju. Jako jedyna drużyna w tym turnieju nie straciliście żadnej bramki w osłabieniu. Dziś nawet padła jedna bramka. To nas cieszy. Mamy bardzo dobrych obrońców. Bardzo dobrze gramy w osłabieniach. To nas buduje, to buduje drużynę i tak jak mówię, no cieszymy się bardzo z tego. Jutro ostatni mecz z Austrią. W tamtym roku 1-0 wygraliście z nimi w Katowicach. To będzie podobny mecz z małą ilością bramek? Myślę, że na pewno będzie zacięty i będzie walka na lodzie do ostatniej minuty. A jakim wynikiem się skończy, zobaczymy. Ja wierzę w to, że na pewno będzie korzystny wynik dla nas. Maciej Kruczek, dziękuję za rozmowę. Dzięki.